Witajcie w Holokronie. Skoro obecnie wszyscy mówią o Mando, to myślę, że czas na odcinek poświęcony jednej z postaci pobocznych, ale bardzo ważnych dla bohatera i jego historii, mianowicie Bokatan. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Bokatan była mandarianką z domu Chris. W ciągu swojego życia została porucznikiem grupy terrorystycznej zwanej Strażą Śmierci oraz dowódcą jej pododdziału znanego jako Nocnesowy. Przy okazji była również przywódczynią ruchu oporu na Mandalorze. Swojego czasu dostąpiła, choć na krótko, zaszczytu bycia przywódczynią całej planety. Jej skomplikowana historia była związana z historią jej siostry Satin, która, jako księżna, sprawowała władzę, jednakże opowiadała się za naukami pacyfistycznymi, co doprowadziło rodzeństwo do konfliktu. Dom Chris wierzył, że Rud powinien być dumny ze swojej historii wojennej i dlatego natychmiast dołączyli do Straży Śmierci. Odłamu tych, którzy wierzyli w wojowniczą przeszłość swych przodków i sprzeciwiali się nowemu pacyfistycznemu rządowi. Ale wpierw słów kilka na temat sponsora naszego dzisiejszego odcinka, czyli kultowa już gra Raid Shadow Legends która zabierze was w fantastyczną przygodę. Jeżeli dawno nie graliście albo nie mieliście jeszcze okazji zagrać, to czeka na was masa nowych bohaterów, bossów i itemów. Jeżeli jesteście jeszcze w romantycznym klimacie i szukacie drugiej połówki, choćby cyfrowej, to znajdziecie tam coś dla siebie. Czekają na was nowe heroiny, m.in. Yumeko, która ma cztery lisie ogony, chyba że wolicie pirackie klimaty, to wtedy możecie wybrać Minaje. Choć ja osobiście zniudłem węża do Sipi, bo w tym wieku mogę sobie pozwolić jedynie na laski mające 1000 Raid zapewni Wam trzy podstawowe potrzeby geeka. Po pierwsze, będziecie mieli co robić na przerwie w szkole albo w komunikacji miejskiej. Po drugie, znajdziecie wspólne tematy z innymi przegrywkami, takimi jak ja, którzy chwalą się swoimi turbo dowalonymi czempionami. No i po trzecie, gra ma tak dużą zawartość, że praktycznie nie ma szans, żebyście się kiedykolwiek znudzili. Gra przygotowuje się do obchodów czwartej rocznicy, także czeka Was kupa nowości, no i jeszcze użytkownicy Amazon Prime, szczególnie ci, którzy odebrali Genbo, wypatrujcie nowości, które będą dropować, do 30 marca. A, no i jest jeszcze event tytanów. Na kosmiczne ślimaki spójrzcie tylko, ile czeka na was dobra do zebrania, aż się ciepło człowiekowi robi na widok tego pikselowego lutu. Użyjcie kodu QR, który widzicie na ekranie, a dostaniecie kosmiczne bonusy, m.in. nowego czempiona Kellana oraz masę boostów, mikstur i innych bajerów. Szukajcie mnie pod nazwą Dakanium, żebyśmy razem mogli niszczyć wrogów i siać zniszczenie. Linki macie w opisie, płakać na temat lokowania możecie w komentarzach, a teraz wracamy do odcinka. Po tym jak gubernator Prewiz dla Skoncordii został publicznie zdemaskowany jako przywódca Straży Śmierci, grupa ta została wygnana z systemu. W 19 roku przed bitwą o Jawin bogatan i Wizla spiskowali wraz z Moulem i jego bratem, by odzyskać władzę nad planetą. Ale wchodzenie w spisek z Sithami nigdy nie jest dobrym pomysłem. Rozpoczynając przejęcie planety, rządy satyin zostały obalone, a Wizla przejął kontrolę nad ich ojczystym światem. Jednak Moul rzucił wyzwanie Wizli i szybko je wygrał. Chris i grupa madoljajskich lojalistów odmówili uznania rządów Maula i uwolnili Satin z królewskiego więzienia, kontaktując się z mistrzem Jedi Obi-Wanem Kenobim z prośbą o pomoc. Ze względu na neutralność planety Kenobi został zmuszony do przybycia samemu i został schwytany przez Maula, który następnie zabił Satin. Po tych traumatycznych wydarzeniach Republika w końcu przegoniła Maula z planety. Następnie to Bocatan została panią domu Chris i regentką planety. Jednak straciła swoją Pozycję, gdy odmówiła pójścia za nowo mianowanym galaktycznym imperatorem Palpatinem, a klan Saxon przejął władzę. Podczas późniejszej okupacji planety, Republika przeorganizowała się w Imperium Galaktyczne, a nowa fala przemocy pochłonęła planetę w całości. W drugim roku przed rokiem zerowym klan Wren postanowił stawić opór Imperium. Działanie te rzuciły planetę w kolejną wojnę domową. Bogatan próbowała zjednoczyć klany do walki z Imperium, posiadała nawet mroczny miecz, symbol władzy, jednak otrzymała go jako dar, a nie wygrała go w walce, tak więc jej władza nie była powszechnie brana pod uwagę. Jej rządy okazały się krótkotrwałe, gdy Imperium zdołało spustoszyć ojczysty świat i jego lud. Wydarzenie to nazwane zostało Nocą Tysiąca Łez. Kris przegrała, a Mroczny Miecz przepadł. Lud Mando przeszedł przez Wielką Czystkę i uszedł z życiem, jednakże po ich kulturze, a tym bardziej planecie, niewiele zostało. W końcu Bo-Katan spotkała na swojej drodze Din Jarina oraz jego młodego, wrażliwego na moc towarzysza imieniem Grogu. Z pomocą nowych sprzymierzeńców udało im się ukraść broń i schwytać krążownik Gonzati, a niedługo potem ratowali wspólnie Grogu z rąk Mofa Gideona. Din całkiem przypadkiem, pokonując Gideona, wszedł w posiadanie Mrocznego Miecza. Chris odmówiła przyjęcia miecza dobrowolnie. Ich drogi wtedy się rozeszły, ale niedługo później znów się mieli spotkać. Tym razem w podziemiach zniszczonych kopalni na mandalorze, gdzie Din starać się będzie odzyskać honor w wiecznych wodach planety. To, co ich tam spotka, będzie o wiele bardziej przerażające niż mogli sobie wyobrazić, ale tego dowiecie się już niebawem z kolejnego odcinka serialu Mandalorian. Bogatan miała krótkie rude włosy, jasnozielone oczy i 1,80 m wzrostu. Jej fryzura odzwierciedlała tradycyjny mandaloriański styl ostrych, ukośnych linii. Jej siostra dała jej przydomek Bo. Z charakteru była dość sarkastyczna, ale oddana sprawie, jeżeli taka była potrzeba. Nie mogła jednak zapałać sympatią do Moula i jego brata, którymi otwarcie pogardzała. Kris była biegła w posługiwaniu się wieloma rodzajami broni, w tym dwoma blasterami Westar 35. Bokatan była zaciekłym i śmiercionośnym mandarojańskim wojownikiem, niezwykle wyszkolonym w walce wręcz, manewrach plecakiem odrzutowym, celności i broni dystansowej. Podczas ratowania Obi-Wana Kenobiego na Mandalorze była w stanie w pojedynkę pokonać wielu mandarojańskich wojowników jednocześnie, używając przeciwko nim ich własnej broni. Była również w stanie stawić czoła potężnym przeciwnikom wrażliwym na moc, tak Takim jak Asoka Tano. Obstawiam, że już niebawem zobaczymy jeszcze więcej przygód z jej udziałem. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o zadawaniu swoich pytań i propozycji na odcinki. Łapka w górę mile widziana, uszanowanie dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.